Cześć, witajcie w 40. odcinku decydującym przygód Mariana. Dziś okaże się bowiem, co takiego zrobi Liverpool w ostatnim meczu. Chociaż dla niego tak naprawdę czwarte miejsce jest już pewne, to nadal nie wiemy, jak skończy się rywalizacja pomiędzy najlepszymi strzelcami w lidze. Albowiem Marian Januszewski do Leroya Sané traci raptem jedną bramkę. I tutaj śmiało możemy przejść do naszej zapomnianej już fazy, czyli do kalkulacji. Bo wystarczy, że niemiecki skrzydłowy nie trafi ani jednej bramki w nadchodzącym spotkaniu, a Marian strzeli raptem dwie. Co dla polskiego zawodnika nie stanowi najmniejszego problemu, to być może zdobędzie swojego upragnionego buta. Dodatkowo po meczu kończącym Premier League czeka nas jeszcze finał Champions League. Zatem dziś w odcinku rozstrzygnięć okaże się również, czy Marian osiągnie swój cel kariery, którym jest zdobycie pucharu tych jakże prestiżowych rozgrywek piłki nożnej. I choć zmieni się nazwa rozgrywek, to tak naprawdę nie polecimy o wiele dalej niż samo Premier League, ponieważ finał rozegrany będzie przeciwko Manchesterowi City. A zatem zapinamy pasy i przenosimy się na stadion, by rozegrać mecz przeciwko Newcastle United. Gruzić na lewym skrzydle. Marian prosi o podanie. Dziś na pewno zobaczymy mnóstwo samolubnej gry w wykonaniu pomocnika z Polski, bo w końcu kto bogatemu zabroni. Marian w polu karnym strzał i 1-0 już w 6 minucie tego spotkania. Marian zmierza teraz do trybun, żeby sprawdzić, jaki efekt daje nowy Head & Shoulders. Nie wiem, czy była to zaplanowana akcja marketingowa, czy to wyszło przez przypadek, jednak rzadko kiedy się zdarza, by jakikolwiek zawodnik podbiegał do trybun tylko i wyłącznie po to, aby dotknąć jakiegokolwiek kibica po włosach. Zostawmy jednak macanie po włosach w świętym spokoju i skupmy się na tym, że Marian właśnie zdobył pierwszą z minimum dwóch bramek, jakie musi strzelić w tym meczu, aby zdobyć odzienie na stopy. Marian Januszewski zdobywa swoją 29. bramkę w tym sezonie. I nieważne, że zrobił to samolubnie, istotnym jest to, że zrobił to, osiągając pierwszy z zamierzonych celów. Lejun na lewym skrzydle z pewnością myślał, że da radę, ale piłkarze Liverpoolu zastawili takie zasieki, że nawet mrówka nie prześliznęłaby się między Firmino a Shakirim. I być może sam Brazylijczyk nie zrobiłby na obrońcy Newcastle jakiegokolwiek wrażenia, to niestety trzeba przyznać, że szwajcarski mały kok swoją posturą z pewnością wystraszyłby niejednego. Wijnaldum podaje piłkę do Mariana, który z świetną ruletką mija pierwszego z zawodników. Ten o mało się nie przewrócił. Teraz tańczy makarenę z drugim. Piłka do Gruzicia. Ten podaje do Wijnalduma. Wijnaldum z powrotem oddaje piłkę Januszewskiemu, który wpada w pole karne. Oddaje ale ten strzał. Niestety został zablokowany przez defensora Newcastle. Od razu widać, że Marian w dzisiejszym meczu będzie chciał pokazać się niczym modelka na wybiegu, pokazując co rusz jakiegoś asa z rękawa. A że rękawy ma długie, zapewne wiele jeszcze dziś zobaczymy. Januszewski standardowym zwodem mija pierwszego z zawodników, podaje do Roberta Firmino, Brazylijczyk nie chce piłki, Marian w polu karnym strzał, ale lepiej o nim nie mówić. Teraz biedny Marianek modli się do Boga Piłkusa o to, aby dał mu moc i celność swoich strzałów, ponieważ takimi uderzeniami może zrobić komuś krzywdę na trybunach. Lub jak widać na załączonym obrazku, może dostać sierpa od samego Jurgena. Tak źle i tak niedobrze, więc lepiej, żeby jego prośby zostały wysłuchane. Po pół godzinie gry Newcastle postanowiło zaatakować. Masrał, dalekie zagranie do przodu, ale okazuje się, że nie tyle zaatakować, co po prostu wymienić uprzejmości z Robertsonem. Było to bowiem piękne, długie, wysokie podanie do defensora Liverpoolu. Hiver na prawym skrzydle podaje piłkę do Shakiriego, ten oddaje ją z powrotem obrońcy. Wijnaldum przeszkadza mu w akcji i przez to naraża się na srogi nokaut ze strony prawego obrońcy Liverpoolu. Jak widać, wracający po kontuzji defensor nie ma najmniejszego problemu z mszczeniem się na boisku. Szkoda tylko, że robi to na swoich zawodnikach zamiast skupić się na srokach z Newcastle. Podanie do Mariana, który ruletką mija jednego z przeciwników. Standardowy zwód, zbliża się w pole karne, strzał sprzed pola karnego lewą nogą. Marian, takimi strzałami, to ty módl się, chłopie, żeby Jurgen ciebie nie zabił. Wyglądało to tak, jakbyś się na nogi z Pinokio pozamieniał. Tak bardzo zaleciało mi od konsoli drewnem, że czuję się, jakbym siedział w lesie. Zaraz skończy się tak, że zamiast złotego buta dostaniesz drewnianego chodaka. A w tym może być bardzo ciężko grać, ponieważ tam nie ma nawet sznurowadeł. Orban podaje do Januszewskiego, Januszewski myli kolory koszulek i podaje do Jedlina. Dobrze, że Roberto Firmino był na miejscu i odzyskał piłkę. Mané zagrywa do Mariana, który wpada w pole karne, ten nie ma sił. Standardowy zwód, finezyjny strzał i gol, 2-0 dla Liverpoolu. Od razu widać, że Marian próbował uśpić czujność, podając do jednego z obrońców Newcastle, a teraz w prawilnym przykucu celebruje swoją zdobytą świeżo bramkę z kolegami z drużyny. I od razu jakoś tak jakby ręką odjął, przestało tutaj zalatywać lasem. Gdyby nie Roberto Firmino i jego czujność, całej tej akcji nie byłoby w tej chwili, ale również gdyby nie pan offside, który jakimś dziwnym trafem nie wybiegał przed obrońców i jego świetne podanie prostopadłe do polskiego pomocnika, to Marian rzeczywiście mógłby zacząć szukać tych drewnianych bucików.
Jurgen oszalał, ale nie jest to już żaden dziwiący nikogo widok, a wnioskuje to po tym, że nawet sanitariusze z białym kaftanikiem przestali przychodzić już na mecze Liverpoolu. Marian Januszewski natomiast strzela swoją 30. bramkę w Premier League i tym samym wypełnia swój plan minimalny na to spotkanie. Teraz gdybyśmy załączyli nasze ulubione kalkulacje, to wyszłoby, że gdyby Leroy Sané nie strzelił ani jednej bramki, to Marian w tej chwili stałby się posiadaczem jednego złotego buta. Mario Januszewski wznawia grę z bocznej linii boiska. Nieprawdopodobnie silny wyrzut polskiego zawodnika sprawiła, że Mané aż przewrócił się. Nie wiem przypadkiem, czy włodarze The Reds nie borykają się z jakimiś problemami finansowymi, ponieważ większość zawodników wydaje się być niedożywionych, w związku z czym takie, a nie inne rezultaty meczy. Przed chwilą jeszcze Fabinho mógł zdobyć bramkę numer 3 dla Liverpoolu, jednak trafił w Dubrawkę. A jednak Jurgen oszalał, zdejmuje Mariana Januszewskiego w 68 minucie, pozbawiając go tym samym szansy na podwyższenie swojego dorobku bramkowego. Gdzie są ci ludzie z tymi kaftanami, ja się pytam, gdzie oni są? Marian nie może przecież tak zaprzepaścić szansę na to, aby mieć zaraz drugi fach w ręku. Bo przecież w razie niepowodzeń właściciel złotego buta z pewnością może zostać szewcem. Ale dość już o tym, bo po górnym okienku widzę, że Marian został najlepszym strzelcem. Czyli nasze chłodne kalkulacje o zdobyciu minimum dwóch bramek przyniosły pożądany skutek. Wniosek z tego jednak płynie taki, że Marian tym razem okradł zawodnika Manchesteru City w postaci Sané. Manchester City natomiast okradł Liverpool z FA Cup. A zatem jak widzimy na załączonym obrazku, 29 maja 2021 roku rozegra się finał pomiędzy złodziejami z lewej a złodziejami z prawej. Czyli Liverpool kontra Manchester City. Zobaczmy jeszcze oficjalną informację o tym, że Januszewski z tytułem Króla Strzelców otrzymuje złotego buta, jednak z jakiegoś dziwnego powodu nie trzyma w rękach statuetki. Czyżby włodarze Premier League również okazali się być wybitnymi złodziejami i zakosili złote obuwie dla siebie? A biednemu Polakowi pozostał tylko napis Złoty But z 30 trafieniami. A skoro już znajdujemy się w sekcji wiadomości, zwróćmy jeszcze uwagę na drużynę tego sezonu. Co prawda na miniaturkach polskiego zawodnika nie widać, ale ciężko by było, aby najlepszy strzelec ligi nie znalazł się w tej elitarnej jedenastce. Praktycznie wszystkie miejsca w zespole zagarnęły dla siebie oba Manchestery, ale Robertson i Marian Januszewski również znaleźli się w tym gronie. A teraz, jako że już sobie nasmęciliśmy tymi wieściami, czas przejść do lobby i ruszyć ten kalendarz w przód, aby zobaczyć, czy Marian spełni swoje marzenie i zdobędzie Puchar Ligi Mistrzów w wieku 17 lat. Najważniejsze jest to, że do meczu zostały jeszcze całe 2 tygodnie, czyli każdy z zawodników Liverpoolu zdoła się zregenerować, a Jurgen Klopp być może nawet i uspokoić. A, i o mało byłbym zapomniał, dlatego na prośbę Maxa Wawrzyniaka pokażę jeszcze cechy Mariana, jakie udało mu się zdobyć przez te 2 sezony kariery. Zatem Marian ma 4 płuca i podwójny oddech, potrafi też wcześnie dograć, czasem strzeli też sobie finezyjnie, czasami sfałszuje i strzeli, prawdopodobnie chodzi o strzały na własną bramkę, potrafi również strzelić przewrotką, czego nikt nigdy nie widział, potrafi podkręcić podania, dlatego też często trafia do swoich przeciwników i na koniec potrafi robić też popisowe podania, ale za bardzo nie wiem, o co z nimi chodzi. Być może są to pewnego rodzaju podania do Jurgena, których nikt nigdy nie widzi na stadionie. A zatem, skoro na tę chwilę wszystkie formalności mamy już za sobą, czas ruszyć ten kalendarz i zagrać mecz finałowy Champions League z Manchesterem City. Miejmy nadzieję, że Marian przed samym meczem najadł się obiadków u babci jak za czasów Ajaxu i będzie gotów na poprowadzenie Liverpoolu do zwycięstwa w dzisiejszym meczu. No bo na pozostałych zawodników, no to sezon już pokazał, że niespecjalnie jest na co liczyć. A zatem już za chwilę rozlegnie się pierwszy gwizdek sędziego, który pokaże nam, czy stadion na San Siro przyniesie Marianowi Januszewskiemu pożądany puchar. Bowiem na tę chwilę półeczka nad łóżeczkiem polskiego pomocnika miała uginać się od trofeów, a tak naprawdę nie ma na nim nic, jeśli chodzi o Liverpool. Bo nawet buta nie dostał, tylko został mu przyznany słownie. Toni Kroos walczy z De Bruyne o piłkę, zagrywa do Mariana, który przechwytuje futbolówkę i rusza w kierunku bramki rywali. Podanie do Laporta i to właśnie chyba było jedno z tych popisowych. Bo przecież każdy normalny podawałby do Roberta Firmino. Stefan Savic zatrzymuje Sané, podanie daleko do niego Kroosa, jednak temu przeszkadza Angelino. Świetnie, jak na finał Ligi Mistrzów mamy tutaj nawet elementy zapasów. Ostatecznie jednak to wciąż Manchester City prowadzi, a jednak nie prowadzi, bo Sané tak bardzo spieszył się do bramki, że spalił akcję. Z przedstawionej nam właśnie powtórki wynika, że Niemiec spalił tę akcję dosłownie o krok. Póki co wylewy obu najlepszych strzelców ligi, także mecz zapowiada się całkiem ciekawie.
Tym razem Sané przerzuca piłkę na przeciwne skrzydło. Piłkę odgrywa Gündogan do Arkadiusza Milika. Milik do De Bruyne, strzał i szczęśliwie Belk nie trafia w bramkę Alissona. Przez chwilę widać było, że się zastanawiał, jakim cudem Arek Milik tak celnie podał mu piłkę i chyba to właśnie zaskoczenie było przyczyną tego, że nie trafił idealnie w bramkę. W zasadzie to idealnie to nie trafił w nic. Na szczęście dla Mariana wciąż 0-0. W końcu akcja Liverpoolu. Robertson na lewym skrzydle zagrywa do Sadio Mane, który decyduje się dośrodkować do Mariana. Marian volley z prawej nogi i kompletne pudło. Jurgen robi kilometry na boisku, a ja zastanawiam się, czy ta piłka w ogóle zmieściła się w obrysie stadionu. W końcu mógł ucierpieć jakiś przelatujący bocian albo jakaś inna czapla. Tak czy siak, ten strzał pozostawił po sobie tak wielki niesmak, że można wnioskować, że coś te obiady u babci chyba się pogorszyły. Długie podanie na lewe skrzydło do Leroya Sané, który świetnym zwodem mija Savicia bez najmniejszego problemu, dogrywa do Arka Milika, któremu z jakimś cudem udaje się trafić w De Vrija. Z jednej strony to śmiechy, ale zwróćmy uwagę, że to Manchester City wciąż atakuje na bramkę Liverpoolu. Podanie do Mariana, który świetnie odnajduje Sadio Mane, kompletnie niekrytego, ten wpada w pole karne, ale bałwan zapomniał, że trzeba oddać strzał, a nie wbiegać w bramkarza. Od razu przypominają się czasy, kiedy to Marian na samym początku swojej kariery popełniał również takie błędy, ale to nie jest ten poziom i to nie jest ten pokrój zawodnika. To już chyba lepiej, gdyby spalił tę akcję, aniżeli wpadał w bramkarza. Zawsze to mniejszy zawód. Piłkę otrzymuje Januszewski, który od razu przyspiesza na bramkę rywali, strzał z dystansu. Teraz było trochę bliżej, ale Marian, jak chcesz dyrygować, to zacznij machać rękoma przed orkiestrą, a nie na boisku. Strzał wręcz o niebo lepszy od tego poprzedniego, ale to nadal 1,5 metra od bramki. Jurgen postanowił wirtualnie sprawdzić, czy takie kopnięcie rzeczywiście mogło przejść 1,5 metra od konstrukcji bramki, ale jak widać po minie, chyba rzeczywiście mogło. Jak na razie nie wygląda to zbyt kolorowo. Mane wbiega w bramkarzy, Marian nie może trafić w bramkę, a Arkadiusz Milik tym razem zaczyna trafiać. Co gorsza, jak to mówi Szpakowski, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Łukasz Piszczek usłyszał wołanie Mariana o podanie i podaje do swojego rodaka, ten do Salaha, ale niestety w oddaniu strzału przeszkodził mu Fernandinho, który sprytnie Egipcjaninowi podmienił nogi, a i ten myślał, że jego noga jest właśnie ta prawa. Noga rzeczywiście była prawa, ale niestety należała do Brazylijczyka, czego już Mohamed niestety nie ogarnął. I kolejna akcja w polu karnym. Marian tym razem kiwa się z Laportem, bezproblemowo mija przeciwnika, podaje do Salaha, Salah mija się z kolejnym zawodników. Robią zawodnicy Liverpoolu w polu karnym Manchesteru City co chcą. Podanie do Firmino, który myli kierunki, jednak podaje ostatecznie do Robertsona. Niestety strzał obrońcy Liverpoolu broni Ederson. Dribbling Januszewskiego? Genialny. Dribbling Salaha? Genialny. Pomyłka Firmino? Nie wiadomo dlaczego pobiegł w drugą stronę. Strzał Robertsona mógł być lepszy, ale był celny. Mało zabrakło, a Liverpool z końcem tej połowy prowadziłby 1-0 w finale. Mohamed Salah zbiega na prawe skrzydło. Prostopadłym podaniem uruchamia Mariana, który musi zastępować Roberta Firmino, który zniknął nie wiadomo gdzie. Dośrodkowanie chyba w kierunku do niego, ale Laporte okazał się być sprytniejszy, wyższy i wybija piłkę poza boisko. Wciąż istnieje podejrzenie, że Roberto Firmino nawet po przerwie nadal myli kierunki, w których powinien biegać, dlatego tak długo go nie było. Wspaniały przerzut piłki do Sterlinga wykonany przez Rodrigo, który właśnie zameldował się na boisku. Ten wyprzedził dwóch Stefanów i jeszcze Robertsona. Na koniec pokonał Alissona i fajnie, i Liverpool przegrywa 0-1. Darek z Jackiem siedzą i się śmieją, że niewykorzystane sytuacje rzeczywiście się zemściły. Ale czemu się dziwić, skoro Mané wpada w bramkarza, Marian zalicza w spektakularne pudła, a Salah myli swoją nogę z Fernandinho. W wykonaniu Sterlinga można by wręcz rzec, że jest to wyjście smoka, który dosłownie przed chwilą wszedł na boisko i bez najmniejszego zastanowienia założył siatę Alissonowi i wpakował piłkę do drugiej siaty. Jurgen wciąż nie może się nadziwić, co właściwie w tej chwili się wydarzyło, że Liverpool po raz kolejny daje się okraść w grze o puchar. Piłka po wybiciu obrońcy opuszcza boisko. Marian wznawia przy bocznej linii. Dobrze, że Mane podjadł teraz trochę obiadów, w związku z czym nie przewrócił się przy wyrzuceniu przez Mariana. Tak jak było to w poprzednim spotkaniu. Robertson przechwytuje piłkę. Prostopadłe podanie do Mariana Januszewskiego, który jest już na połowie Manchesteru City. Ten prostopadłym podaniem otwiera po raz kolejny drogę Mane. Byle tylko Senegalczyk nie wpadł w bramkarza. Ten decyduje się na strzał i mamy 1-1. Trochę zaczynałem się martwić, gdyż Senegalczyk z jakiegoś powodu prawie zatrzymał się w polu karnym rywala. Na szczęście szybko sobie przypomniał, na czym polega fach napastnika i bez najmniejszego problemu tym razem pokonał Edersona. Powtórka tego nie obejmie, ale tak naprawdę cała ta akcja zamknęła się w trzech podaniach i jednym celnym strzale. No i małym druczkiem możemy też dopisać delikatne ścięcie się systemu u Mane. Najważniejsze jest jednak to, że po niespełna 10 minutach Liverpool znów wraca do gry o puchar. Może i po reakcji Kloppa tego nie widać, ale z pewnością cieszy się jak małe dziecko, widząc swojego filigranowego skrzydłowego po zdobyciu bramki.
Bernardo Silva cofa piłkę do João Cancelo, ten dośrodkowuje na Arka Milika. Milik główką zgrywa piłkę do De Bruyne, ten do Sterlinga i strzał na bramkę Alissona, ale tym razem wybroniona przez brazylijskiego bramkarza. Dobrze, że Stefany nie są tak szybkie, na jakich wyglądają, bo dzięki temu Sterling, który w tej chwili tryska energią, zaliczył spalonego. Możemy jeszcze wszyscy pomagać Arkadiuszowi Milikowi, który właśnie opuszcza boisko po świetnym, celnym trafieniu w De Vrija. Marian z futbolówką, standardowy zwód, prostopadłe podanie do Wijnalduma, ten zostawia piłkę Polakowi, strzał Mariana wprost w Edersona. Aż nie chcę wiedzieć, jak bardzo musiało go zapiec i zaboleć w miejscu, w którym nie powinno. Niestety mamy doliczony czas gry i nadal 1-1. Wijnaldum tymczasem do Mané, ten z voleja znów wprost w Edersona. Tym razem golkiperowi Manchesteru City udaje wybić się piłkę, a sędzia kończy regulaminowy czas gry. Przed nami kolejne 30 minut finału Champions League. Januszewski na lewej części boiska kiwa się z obrońcami, zagrywa do Fabinho, Fabinho podaje do Roberta Firmino, ten wystawia piłkę Wijnaldumowi, któremu udaje się strzelić, ale znów w rękawice Edersona. Finałowa piłka do rozgrywek Champions League ma zdecydowanie zbyt duży ciąg na rękawice brazylijskiego bramkarza po stronie Manchesteru City. Firmino do Wijnalduma, Wijnaldum podaje do Januszewskiego, który chciał tej piłki strzał i tym razem udało się polskiemu zawodnikowi pokonać bramkarza Manchesteru City. Januszewski bez najmniejszego zastanowienia pobiegł w narożnik boiska, by zasiąść do prawilnego przykucu. Tak bowiem wypełnia się cele, tak spełnia się marzenia. Marian Januszewski daje na razie prowadzenie zespołowi The Reds oraz przybliża ich do tego, aby sięgnąć po puchar Champions League. Pomimo olbrzymiego zmęczenia Polakowi udało się strzelić atomową piłkę, do której nie zdążył doskoczyć Ederson, ponieważ jego refleks nie jest aż tak dobry. W przypadku Mariana można śmiało powiedzieć, że do 3 razy sztuka, raz w bociana, raz w trybunę, aż w końcu w bramkę. 7 bramek w UEFA Champions League, ale to nie jest ważne, na razie najistotniejsze jest to, że Liverpool prowadzi w tym prestiżowym turnieju. Podanie do Fabinho. Fabinho wystawia piłkę Marianowi, który rusza na bramkę Edersona. Prostopadłe podanie do Wijnalduma, który oddaje piłkę Polakowi. Marian strzela, ale po raz kolejny zamiast celnie to po prostu wysyła rakietę w kosmos. Jurgen kompletnie nie wie, co się dzieje. Marian strzela z prawej nogi i również nie wie, co się dzieje. Ja też nie wiem, co się dzieje. Ogólnie jest jedno wielkie zamieszanie z niewiedzą na temat strzałów Polaka. Januszewski z piłką, prostopadłym podaniem uruchamia Roberta Firmino. Ten jednak oddaje piłkę Polakowi. Marian wbiega w pole karne, ale decyduje się na oddanie piłki do Wijnalduma. Ten chciał być koleżeński i oddać piłkę Marianowi, ale wyszło jak wyszło. Laporte wybił piłkę na aut. W meczu finałowym w dogrywce nie powinno już być wymiany uprzejmości. Każdy powinien ładować piłę w siatę tak jak trza. Fabinho na lewym skrzydle uruchamia Mariana Januszewskiego, który jest w tej chwili sam na sam z bramkarzem. Tradycyjny zwód, zagranie piłki do Wijnalduma, ten strzelił, ale wprost w kolano Marcelo. Z jednej strony obrona Manchesteru City jest niczym szwajcarski ser, z drugiej strony przy oddawaniu strzałów nagle nie wiadomo skąd pojawiają się obrońcy. Ktoś tu widać w tej Anglii ma układy z Harrym Potterem. Właśnie został przekroczony doliczony czas gry. Liverpool wznawia grę z rzutu rożnego, dośrodkowanie w pole karne, Lovren wybija piłkę daleko poza boisko. A to oznacza, że piłkarze The Reds zdobywają puchar Champions League w roku 2020-2021. Bramka Mariana Januszewskiego dała to trofeum właśnie drużynie The Reds. W dzisiejszym meczu można wiele dyskutować na temat dyspozycji Mariana, ale wtedy, kiedy był potrzebny, pojawił się jego talent. Z pewnością Januszewski zostanie wybrany zawodnikiem tego meczu, mając na koncie asystę i zwycięskiego gola przeciwko Manchesterowi City. Tym samym polski pomocnik osiągnął postawiony sobie cel w swojej piłkarskiej karierze i podniósł puchar Champions League. Chociaż dokładniej podniósł go Orban, ale mówimy tu o kolektywie, jakim jest drużyna. Januszewski spełnił swoje marzenie w barwach Liverpoolu, co do którego dyspozycji można mieć wątpliwości. Ponieważ Liverpool w tym sezonie nie wygrał żadnego trofeum więcej, a Marian w pojedynkę nie mógł uciągnąć całej drużyny przeciwko topowym markom Premier League. Teraz zgodnie ze swoimi zapowiedziami będzie mógł na jakiś czas porzucić piłkę nożną na poczet zdania matury. A na boisku niech teraz chłopaki robią sobie rundki honorowe z pucharem, z którego na pewno potem napiją się szampana piccolo, bo przecież tak jest po sportowemu. A my nie zabierajmy im tego dnia chwały i przenośmy się do lobby, aby ci z kibicami mogli celebrować w dniu ich święta. Chociaż jak tak patrzę, jak oni podrzucają tym pucharem, to prawdopodobnie za chwilę będzie trzeba wnieść następny, ponieważ ten zostanie potłuczony. Ja oczywiście rozumiem, że Orban dzierży opaskę kapitana, ale mógłby podzielić się tym naczyniem z innymi zawodnikami. A skoro już tak się rozgadałem o tym powrocie do lobby, to zostańmy jeszcze na drużynowe zdjęcie z pucharem w roli głównej.
Oby tylko Mariana nie ustawili gdzieś za wysokimi obrońcami. Na szczęście ktoś to wszystko przemyślał i Marian jest zaraz za rzędem klękająco leżącym. A my tym samym dotarliśmy do finału kariery zawodnika w FIFA 20 i zmuszeni jesteśmy dać Marianowi nieco prywatności. Dlatego bardzo wszystkim dziękuję za to, że byliście z Marianem przez te 40 odcinków i oczywiście od przyszłego tygodnia rozpoczynamy kolejną nową karierę zawodnika, ale już w FIFA 21. Przede wszystkim postawimy w niej sobie nieco bardziej ambitny plan, aniżeli zdobycie tylko Pucharu Ligi Mistrzów, ale nad tym dokładniej będziemy rozwodzić się w przyszłym odcinku. Póki co, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę. Zachęcam również do pozostawiania komentarzy zarówno na temat kariery w FIFA 20, jak i tej nadchodzącej w karierze 21. Oraz do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, kto następny pojawi się w serii kariery zawodnika. A jako, że standardowo znajdujemy się już na tym etapie epizodu, przechodzimy do kącika pozdrowień. Zatem przechodząc do sedna sprawy, pierwsze pozdrowienia lądują u Natana, a kolejne pozdrowienia u Jasona. Także obu tych panów serdecznie pozdrawiam raz jeszcze i mam nadzieję, że doskonale bawiliście się wraz z Marianem Januszewskim. I tym oto akcentem kończymy ten odcinek, a zarazem karierę polskiego pomocnika Mariana Januszewskiego. Zatem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem w przyszłym tygodniu w FIFA 21. Cześć!